z wolnymi mamy wybór. Możemy nie przyjąć Boga, prawda? Możemy. Absolutnie możemy. Widzę to dookoła bardzo często, że ludzie nie przyjmują Boga. I co? I mogą, kochani, słuchajcie, wolność, prawdziwa wolność polega na tym, że ktoś daje ci wybór. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Chyba nie będą nam chcieli dać wyboru. Chyba powolutku nie chcą, ale ja się z tego cieszę, bo im gorzej na świecie, tym szybciej Jezus przyjdzie, rozumiecie? To jest logiczne. Słuchajcie, cały świat czeka teraz, że będzie lepiej. Nie będzie, kochani! Nie będzie! Przez chwileczkę może będzie troszeczkę lepiej, ale tylko po to, żeby potem was znowu dojechać i żebyście się załamali. Dlatego tak bardzo ważne jest to, co teraz mówimy. Przystańcie i posłuchajcie. Nie chcę wam całej apokalipsy opowiadać, ale kochanie, coraz bardziej zbliżają się do naszej prawej ręki albo czoła. To jest wymienione w 13 rozdziale apokalipsy. Bardzo, bardzo polecam, kochani, żebyście czytali Biblię, bo nadchodzą takie czasy, że jak jesteś niedoinformowany, to cię zwiodą. Zrobią cię w konia. Pamiętaj o tym, jest napisane w Biblii, że cały świat, który przyjmie znamie bestii na prawą rękę albo na czoło, nie jest zapisany w Księdze Żywota. Kochani, halo, prawa ręka. Oczywiście żartuje się, to może lewą podam, nie? Albo w potylicę. Tego nie wiem. Wiem, co wiem, to mówię. Wiem jedno, pilnujcie swojej prawej ręki i pilnujcie swojego czoła. Tyle wiem, serca. Tyle wam mówię. Słuchajcie, nie zróbcie tak, jak był sobie taki gość, nazywał się Ezaw. Był głodny i sprzedał swoje pierworództwo swojemu młodszemu bratu. Za miskę. Jakiejś fasoli. To się nazywa soczewica, no. Wiecie, to jest jakieś coś do jedzenia. Za miskę! Chodzi o to, żebyście wy pod presją, bo kto przyjmie znamie bestii, ten będzie mógł kupować i sprzedawać, czyli normalnie działać w świecie. A kto nie przyjmie, jest napisane, że nie za bardzo będzie mógł kupować i sprzedawać. Pamiętacie? Wezmą was na miskę soczewicy. Będziecie mogli pracować, będą wszystko was wiedzieli, ale będziecie się cieszyć, że żyjecie. Tylko widzisz, cieszysz się, bo nie znasz Boga. Jak się można cieszyć z niewoli i z miski? Myślisz, że więcej ci da, to zapomnij. To jaka jest dobra nowina? Jaka jest dobra nowina? Dobra nowina jest taka, że trzeba bardzo szybko pogodzić się z Jezusem, który rozdaje za darmo życie wieczne. Nie za uczynki. Kochani, to jest największe kłamstwo, jakie kosmaty zamontował na świecie dla ludzi. Że trzeba nazbierać sobie kupkę dobrych uczynków i w ogóle skrzydła nałożyć i jestem gotowy. To nie tak. To jest w ogóle odwrotnie. Przychodzisz do Boga taki, jaki jesteś, mówisz, no jestem obciachowy, no ale no jestem, nie daję rady, próbowałem, nie daję rady. Szczery masz być z Bogiem. Bóg za wszystkie grzechy zapłacił na krzyżu. Za wszystkie grzechy. Został jeden grzech. A tym grzechem jest nie wierzyć w to, że Jezus umarł za ciebie, kochani. Będą was zwodzić, będą mówić, że nie tylko Jezus, że Maryja też może, może coś zrobić dla was. Kochani, czytajcie Biblię, to jest Boże Słowo. Boże Słowo, nie słuchajcie, co wam ktoś mówi. Nie, mnie nie słuchajcie. Sprawdźcie to w Biblii. Halleluja. Będę jeszcze wam cały czas mówił tutaj o Jezusie, bo po to my się tu spotkamy. Po to się tu spotykamy. Jezus jak odchodził z tego świata, co powiedział do swoich uczniów? Powiedział tak. Ziomy, idźcie na cały świat, budujcie kościoły, potem będziemy się potajemnie w niedzielę w nich spotykać i pamiętajcie, nikomu nie mylub lub. Czy tak powiedział? No nie! Powiedział wręcz odwrotnie. Powiedział, idźcie na świat i mówcie i uczcie tego, czego ja was uczyłem. Chrzcijcie ludzi, uczcie narody. Jest jedyne wyjście, kochani. Cała religia polega tylko na uczynkach. W każdej religii jest matka, ojciec i dzieciątko. W każdej. A wiecie dlaczego? Bo w raju, jak pierwsi rodzice zjedli jabłko, to szatan, to jest napisane w pierwszej księdze, 3 rozdział, 15 werset. Bóg powiedział, ty, wężu, za to, co uczyniłeś, wprowadzę nienawiść między potomstwem kobiety, a twoim potomstwem. Tak powiedział Bóg. I powiedział co jeszcze? Jej potomstwo rozdepcze ci łeb, a ty je ugryziesz tylko w piętę.
Czyli kosmaty od razu wiedział, co jest ścięte. Poleciał i zaczął robić fałszywe religie, bo on w tym jest dobry, w imitacjach. Wszystkie religie mają tatuś, mamusia, dzieciątko. Wszystkie. Wszystkie religie świata. Zrobił wszystko, co można, żeby potem zdyskredytować prawdziwe przyjście Mesjasza. Co się tylko da, zrobił. Ale pamiętajcie, że jest Boże Słowo i Bóg jest żywy. Bóg jest żywy. Jeżeli ty się przyznasz do Boga, zaczną się dziać cuda w twoim życiu. Jeżeli coś jest dla ciebie beznadziejne, gwarantuję ci, jeżeli przyjdziesz szczerze do Boga, szczerze, wiesz co to znaczy szczerze? Szczerze w sercu. Serce to jest takie miejsce, gdzie tylko ty ze sobą gadasz i wiesz, że nikt cię nie podsłucha. Pamiętaj, przyjdź do Boga szczerze, zawołaj Go, oddaj Mu swoje życie, czytaj Biblię. Spotykaj się z takim jak my. Poprowadzimy cię, powiemy ci, gdzie jest Kościół. Ratuj się, póki czas. Naprawdę nie wiadomo, kiedy to się wszystko zacznie. Ale sami wiecie, że już się zaczęło. No jest, no jak to jest, że cały świat staje na chwilę, nie? W życiu takiej możliwości nie było, a teraz jest. Ale nie bójcie się, nie bójcie się, bo to będzie, ma być. Ale potem będzie wspaniały dzień. Tysiącletnie Królestwo Jezusa tu na ziemi. Nie będziesz fruwał po niebie, lewitował i się nudził. Nie! Tysiąc lat tu będziesz żył. Czytaj Biblię. Proszę was, czytajcie. Kochani, czytajcie. Ktoś z was by tej Biblii nie miał, to tutaj one leżą. Są za darmo do wzięcia.